Sprawami legionowskiej SMLW miejscy radni zajmują się sporadycznie. Jeszcze rzadziej, tak jak w środę, poświęcają im dużą część sesji. Powodem był spór między zarządem spółdzielni a częścią członków, głównie z bloku przy Broniewskiego 4. Chodzi o plan ulokowania w jego pobliżu dużego budynku wielorodzinnego. Skoro nie chcą go ludzie, nie chcą go też radni. Sęk w tym, że szanse na zablokowanie bloku mają iluzoryczne. Mogą zrobić to, co zrobią, ale rzeczywistość jest taka, że zmiana studium, zmiana planu to jest kilka lat. Póki co inwestor posiadający prawo użytkowania wieczystego stoi na silniejszej pozycji. Możemy mu przeszkodzić tylko w momencie 14 dni po opublikowaniu uchwalonej wcześniej zmiany planu przestrzennego dla tego obszaru. Wiąże się to jednak, jak przestrzegał prezydent, z możliwością roszczeń ze strony SMLW, jeśli na skutek tych działań teren straci na wartości. Można też spróbować po dobroci. My możemy zrobić to, co możemy zrobić. Tylko i wyłącznie na tym etapie rozmawiać z właścicielem gruntu, żeby ewentualnie odstąpił od tego. I takie rozmowy z inicjatywy radnego Bogdana Kiełbasińskiego wkrótce nastąpią. Stanie się to na specjalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta. Dzielni i uzyskać głos jak do tej drugiej strony. Na razie wiemy, jak dużo zastrzeżeń i wątpliwości mają mieszkańcy. Chociaż na sali padały takie głosy, szef komisji woli unikać nazywania tego mediacjami. Boję się, że możemy tej funkcji jakby tutaj nie sprostać oczekiwaniom zarówno jednej, jak i drugiej strony. Natomiast na pewno poznamy argumenty i myślę, że to też będzie bardzo cenne i też może przyczynić się do podjęcia jakichś kolejnych decyzji. Skoro już o nich mowa, radni opozycji zaakcentowali fakt, że w sprawie niechcianego bloku głos samorządu brzmi wyjątkowo cienko, a to prestiżu Radzie nie dodaje. Jeżeli podejmujemy jakieś działania, a podejmujemy, bo jest prośba mieszkańców, to podejmując te działania wprowadzamy się jako taki stan, znaczy stwarzamy wrażenie, że w tej sprawie coś miasto może, coś radni mogą. W istocie zaś przynajmniej teraz mogą niewiele. Kiedyś to co innego. Ci państwo przyszli z wnioskiem do nas, to było kilka dni temu. Natomiast w lutym 2012 roku był termin składania wniosków do zmiany w studium. Jakoś wtedy nie widziałem aktywności pana Kiełbasińskiego ani kolegów, którzy zabierali głos i łudzili ludzi tym, o czym wspomniał pan Kazimierz. Ci ludzie, oni się nie muszą znać na przepisach prawa. To my mamy wiedzieć, że studium i plan zagospodarowania jest rzeczą świętą. Opisywany problem mógłby wcale nie wystąpić, gdyby wiele lat temu spółdzielcy zgodzili się na zagospodarowanie spornego terenu. Tyle, że w ich opinii zarówno propozycje władz SMLW, jak i projekty miejskich urzędników były do bani. Miasteczko ruchu drogowego dla naszych legionowskich dzieci spotkało się z protestem tychże mieszkańców. Chcieliśmy nam do tego dołożyć plac zabaw dla dzieci. To też nie znalazło akceptacji w oczach tych mieszkańców. No i trochę mądrych Polaków. Do sprawy wrócimy w kolejnym wydaniu Konkretów.